Cześć! W dzisiejszym odcinku zrobimy test lasera DEWALT DCE 089 D1G. Zapraszam do oglądania. DEWALT DCE 089 D1G jest to najwyższy model lasera liniowego w firmie DEWALT. Laser wyposażony w zielone diody lasera. Jego budowa jest to prawdopodobnie najwytrzymalszy i najtwardszy, jeśli chodzi o formę obudowy laser w tym momencie na rynku, bo posiada on normę IP65, więc jest to urządzenie wodo- i pyłoszczelne. Sama konstrukcja, jak weźmiemy do ręki, także bardzo, bardzo solidna. Urządzenie w czarnej części ogumowane. Żółta część jest to firmowy plastik DEWALT'a, czyli bardzo solidny, wysokiej jakości tworzywo. Urządzenie tak naprawdę bardzo proste w obsłudze, ponieważ tutaj w odróżnieniu od innych laserów nie ma żadnych udziwnień, ani sekwencji, czy tego typu rzeczy. Tutaj po prostu jest blokada systemu poziomowania, która służy tak naprawdę do wyłączania i włączania napięcia, czyli urządzenie to po przesunięciu aktywuje napięcie w środku i później możemy sobie według potrzeb włączać poszczególnymi przyciskami płaszczyznę, czyli każda płaszczyzna ma swój własny przycisk i tak jak nam potrzeba, tak sobie to włączamy. Ma to swoje wady i zalety, ponieważ urządzenie nie posiada fizycznej blokady systemu poziomowania, czyli jeśli robimy skosy i delikatnie próbujemy wpasować to urządzenie, to ono póki jeszcze kompensator działa, no to tam gdzieś te wahadło pływa, przez co może uciekać nam to ustawianie tego urządzenia. A poza tym, jeśli chodzi o samą obsługę elektroniczną, to jest wszystko w tym przypadku, czyli mamy suwak do włączania systemu poziomowania i później przyciski do włączania poszczególnych linii. Co do budowy, urządzenie zintegrowane jest tak naprawdę na stałe z uchwytem, który stanowi też taką podstawkę obrotową dla niego. Uchwyt wyposażony w dwa bardzo silne magnesy, sześć takich gumowych podkładek uniemożliwiających zjeżdżanie, jeśli wisi na jakiejś metalowej powierzchni. Urządzenie jest wyposażone w akumulator z rodziny XR. Jest to akumulator 12-woltowy, chciałoby się rzec, ale tak naprawdę akumulator 10,8 V. Nie wiem, skąd teraz w DEWALT'cie zmiana tego brandu tutaj i tej naklejki, ponieważ w tym miejscu ewidentnie widać, że nadal jest to akumulator 10,8. Akumulator jest kompatybilny ze wszystkimi ładowarkami rodziny XR. Jest to dosyć istotna uwaga, jeśli jesteście użytkownikami pozostałych narzędzi DEWALT'a. Dodatkowo w podstawowym zestawie otrzymujemy tarczkę magnetyczną wyposażoną w magnes centralny, który ma opcję montażu z tej bądź z tej strony. Blaszkę, którą widzowie mojego kanału podpowiedzieli, że jest to właśnie blaszka do tego, aby stabilnie stała ta tarczka. Okulary poprawiające widoczność wiązki lasera, które nie są okularami ochronnymi. Ładowarka systemowa do wszystkich baterii XR, czyli od 10,8 przez 14,4 do 18 V. Bo tak jak mówiłem, wszystkie akumulatory są kompatybilne. I ważna uwaga w tym miejscu, z tym laserem może pracować tylko tego typu akumulator, czyli nie da się tu wsadzić 18, tak jak niektórzy pytają, i pracować dłużej, bo musi tu być ten akumulator 10,8. Ewentualnie jest jeszcze osobną opcją możliwość dokupienia adaptera na baterie alkaliczne i używania po prostu zwykłych paluszków zamiast systemowego akumulatora. Ostatni element zestawu jest to adapter, który służy do suchej zabudowy. Tutaj mamy możliwość montażu na profilach. Tutaj mamy taki adapter, który
powoduje nam odstęp od ściany i w ten sposób magnetycznie zaczepiamy sobie urządzenie. Czy to w jedną stronę, czy w drugą, tak? Czyli teraz możemy powiesić na profil. Bierzemy naszego DeWalta na stację pomiarową. Druga część testu DeWalta DC089D1G. Sprawdźmy, ile waży. Oczywiście z akumulatorem. 1164 gramy. Zobaczmy, jak działa system poziomowania w DeWalcie. Dobrze, stoi, mamy 0 stopni, 1, 2, 3 stopnie i przy 4 już, czyli 3,5 stopnia bez problemu. Zobaczmy teraz, jak jasne oraz jak grube linie posiada sztandarowy produkt DeWalta. Cyk. DeWalt zaskakuje grubością wiązek na plus. Linia pionowa niecałe dwie kratki, czyli gdzieś około 1,8 mm. Linia pozioma całe dwie kratki, więc bardzo, bardzo cienkie linie. Zgaśmy światło i sprawdźmy, jak jasno świeci ten laserek. Dobra, światło zgaszone. Sprawdzamy linię poziomą. Pięć luksów. Linia pionowa. 9 luksów. I przecięcie linii. Maxa. 15 luksów. Zapraszam na podsumowanie. Czas podsumowania testu DeWalta. Laser DeWalta jak najbardziej fajnie wypadł w teście. Z tym, jak można było się spodziewać. Nie ma zaskoczenia, laser świeci całkiem przyzwoicie. Jego linie są cienkie, wyraźne. Na duży plus jego kompatybilność właśnie, jeśli chodzi o systemy zasilania czy walizkę systemową z pozostałym sprzętem DeWalta. Na jego minus myślę, że można zaliczyć wagę, bo jest to jedno z najcięższych urządzeń. No z tym uchwytem, akumulatorem waży ponad kilogram. Co musicie wziąć pod uwagę, szczególnie w przypadku, gdy chcecie montować to urządzenie na tyczkach rozporowych, a tym bardziej na tanich tyczkach, bo po prostu może wam to zlecieć. I przejdę do kolejnej wady. Jak już zleci, to bardzo ciężko jest o części do naprawy tego urządzenia. Są one wprawdzie dostępne w katalogu części zamiennych, ale na przykład system poziomowania, te całe wnętrzności kosztują serwisowo więcej niż można taki laser wyrwać na Allegro w całym zestawie, więc to jakby samo za siebie też mówi, jak to jest mocno naprawialne urządzenie. Także jeśli myślicie o zakupie DeWalta, nie oszczędzajcie na akcesoriach pomiarowych. Jest to ciężki laser i tanie tyczki są po prostu niezbyt przeznaczone do tego typu rozwiązań. Na plus, najbardziej odporna na warunki atmosferyczne obudowa. Jest to obudowa, która wytrzyma pracę nawet w silnym deszczu, jeśli zdarzyłoby się pracować nim na zewnątrz. Myślę, że też cena do jakości jest dobrym parametrem w tym przypadku. Myślę, że to tyle tytułem podsumowania. To, co można było sprawdzić, to zostało przeze mnie sprawdzone dla was. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania odnośnie tego urządzenia, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach, do kontaktu z nami. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego testu. Zapraszam do oglądania pozostałych materiałów, subskrypcji kanału. Do zobaczenia. Cześć.